serdecznie. Przyjechaliśmy do was z miasta Pabianic. Zostawiliśmy swoje pociechy, swoje dzieci, żebyśmy dzisiaj przyszli i powiedzieli wam, że Jezus was kocha. To nie jest jakiś żart, to nie jest jakiś Jezus 2000 lat temu, to nie jest jakiś Jezus oddalony nie wiadomo ile mil świetnych, to nie jest jakiś Jezus z obrazka, z figurki, tylko dzisiaj przychodzimy tutaj, jak słyszeliście świadectwo Kamila, przyszliśmy powiedzieć wam o żywym Bogu. Pamiętam swój dzień, swój Wielki Piątek, pamiętam jak Bóg dotknął moje życie. Pamiętam swoje dzieciństwo, jak wychowywała mnie mama samotna, pracująca po ileś godzin i byłem sam w tym domu. Nagle dom się znudził, dom wydał się strasznie pusty i brakowało mi szczęścia. Szukałem szczęścia, szukałem miłości, szukałem wszędzie. Zacząłem uciekać z domu, bo myślałem, że rodzina, dom mnie ogranicza, że chcą mnie pozbawić wolności. I w podążaniu za tą wolnością, miłością, szczęściem, co każdy z nas biega, poszedłem na ulicę szukać tego szczęścia. Zacząłem szukać ją w seksie, zacząłem szukać w narkotykach, zacząłem szukać w papierosach, w narkotykach, w alkoholu, w dyskotekach. Pamiętam, że pewien okres życia, 6 dni w tygodniu chodziłem na imprezę i myślałem, że Pana Boga za nogi złapałem. Taki byłem szczęśliwy. Tylko imprezy, alkohol, seks, kobiety i wszystko normalnie kręciło się wokół mnie. Zarabiałem jakieś pieniądze, nie pracując, bo chodziliśmy, kradliśmy. I pamiętam w tym wirze mojego pogoni za szczęścia, jako nieletni trafiłem do poprawczaka za artykułem próby morderstwa taksówkarza. Ale nic się nie zmieniło. Byłem w tym poprawczaku, prawo mieliśmy takie wspaniałe, chodziliśmy z poprawczaka na dyskoteki, poznałem nowych przyjaciół z grup przestępczych i po wyjściu z poprawczaka po prostu mój proces bardziej się zaostrzył, bardziej niebezpieczny, zacząłem robić poważniejsze przestępstwa, zaczęliśmy napadać na ludzi, włamywać się do domu, napadać na te domy, krzywdzić ludzi, uczyłem się bić na ludziach. Miałem kolegów takich po 120 kilo, po pół metra w bicepsie, co rządzili całymi miastami. Czułem się po prostu nietykalny, mogłem robić wszystko. I myślałem, że mam głowę do góry, mam jakieś tam pieniądze, mam pozycję, jestem nietykalny. I na jeden telefon przyjeżdżają ludzie. I czułem się po prostu takim małym Bogiem. I znowu czułem się, że Pana Boga za nogi złapałem, bo taki byłem szczęśliwy. A jednocześnie w międzyczasie był jeden areszt śledczy, moje całe przedramienie jest pocięte, bo nie dawałem sobie rady psychiczne. W jednej chwili stałem się uzależniony od alkoholu, od narkotyków. Było jedno więzienie, drugie więzienie, trzecie więzienie. I trafiłem już, jak całą naszą szajkę złapała policja. Po roku czasu śledztwa, jako 22-latek usłyszałem wyrok 12 lat pozbawienia wolności. Miałem 22 lata. I taką niby pozycję na mieście, tak jak jeden hipopowiec śpiewa, wiesz co się liczy, szacunek ludzi ulicy. I mój szacunek skończył się za murami metrowymi, za kratami. I myślałem, że mój świat się skończył, a jeszcze nie. To jeszcze nie był koniec mojego szaleństwa. W więzieniu dalej popełniałem przestępstwa. Wyłudzałem pieniądze, ludzie na konto mi wpłacali pieniądze. Do więzienia dalej przyjeżdżały do mnie kobiety na intymne spotkania, bo więzienie tak pomaga. W więzieniu dalej mieliśmy przemycane narkotyki w paczkach. Dalej był alkohol. Byłem strasznie agresywny, znęcałem się nad innymi więźniami i praktycznie nic się nie zmieniło. Poza tym, że te same przestępstwa robiłem za murami, a nie na wolności. Bo to nie chodzi o, żebyśmy byli etyczni, ale to chodzi o to, żeby zmieniło się nasze serce. I pamiętam mój ten Wielki Piątek, pamiętam, byłem w tym więzieniu. Siedziałem, tyle lat miałem przed sobą. I moje wnętrze cały czas się kłóciło, że to nie jest życie dla mnie. I cały czas wołałem. Niby byłem twardy, chciałem sobie twarz ciąć, żeby jeszcze bardziej być agresywny. I ten ciąg narkotykowy w tym więzieniu. I siedziałem i moje wnętrze mówi, nie chcę tak żyć. I pamiętam, poszedłem na spotkanie chrześcijańskie. I nam w więzieniu, narkomanom i recydywistom mówili, że my narkomani jesteśmy na najniższej klasie społeczeństwa. Jesteśmy wrzodami, jak jeszcze jesteśmy recydywistami, to już nic z nas nigdy nie będzie. I poszedłem na te spotkania chrześcijańskie, przyszedł pastor, dał mi Biblię, powiedział, Irek, Bóg cię kocha, Bóg ma dla ciebie nowe życie. I powiem wam, że ten scenariusz lepiej mi się spodobał od tego, co mówili terapeuci. I poszedłem na cele i wbrew wszystkim zacząłem czytać Biblię.
i zobaczyłem w tej Biblii, że Bóg jest całkiem inaczej niż zostałem wychowywany. Wiecie, ja w swojej młodości byłem ministrantem i to byłem bardzo gorliwy. Ileś lat w siódmym roku życia zostałem ministrantem i byłem do 15 roku życia ministrantem. Zwiedziłem Jasnogórę, Częstochowę, byłem w Watykanie, Święte Schody, Bazylika Piotra, Pawła, znałem wszystko. Najszybciej z wsi mówiłem różaniec, Święte Schody, cała ta droga krzyżowa, ale tak naprawdę o Bogu nie wiedziałem nic. To wszystko było wyuczone, martwe, nie miało siły zmienić mojego życia, bo była to tylko zwykła religia, nie posiadająca ducha. I pamiętam w tej więziennej celi, obskurnej, gdzie całą celę miałem, całą ścianę miałem wytapodowaną aktami kobiecymi, perwersyjnymi i leżałem. Tutaj ćpaliśmy na celi, było pełno narkotyków, przemoc i wszystko, ale moje wnętrze krzyczało i mówię, Boże, ja chcę przyjść do Ciebie, ja chcę zmienić swoje życie, ale jak jestem taki brudny, tyle zła zrobiłem, tyle przestępstw, tyle kradzieży, włamań, obgadywań, tyle grzechów w naszym życiu jest. I wiecie co? Ten krzyż, to co się stało na krzyżu, ten slang mógł być może dla Ciebie, ale to co się stało na krzyżu, że On umarł za moje grzechy, stało się moją realnością. Po prostu w jednej chwili stałem się czysty, w jednej chwili poczułem się wolnym człowiekiem. Że nie miałem tego bagażu doświadczeń, bagażu tego grzechu, tego wszystkiego, co było przekleństwem dla mojego życia. I jak ja byłem w starym życiu przekleństwem, jak pojednałem się z Jezusem, mówię, Panie Jezu, ja oddaję Ci swoje życie, ja ogłaszam Cię moim Panem, żebyś to teraz Ty panował, a nie ja, to w jednej chwili Bóg zabrał te całe obciążenie. Jak jest napisane, że nasze całe życie jest czerwone jak krew, zbruczone jak taka, nie wiadomo co, jak szmata brudne, ale jak się nawracamy do Jezusa, to nasza szata staje się czysta. Ale nie przez to, że my jesteśmy sprawiedliwi, ale przez to, że Bóg na krzyżu posłał swojego Syna, żeby umarł, żeby całe przekleństwo nad nami, cały grzech, brud, zawisł na krzyżu. I to się stało moją realnością. Bóg w więzieniu mnie zmieniał. Bóg w więzieniu zabrał ode mnie narkotyki, nieczystości ciała, alkohol, papierosy. Wszystko to, nad czym ja nie miałem siły. Jak Biblia mówi, że odtąd grzech nad tobą panować nie będzie. Tak stało się w moim życiu. I Bóg mnie zmieniał. Bóg całe zmieniał moje myślenie, że kiedyś nie chciałem iść pracować, wolałem iść gdzieś okraść, napaść, szybkie pieniądze, ale zacząłem czytać Biblię i ten Bóg w Biblii był tak żywy, że zmieniał mnie od wewnątrz. Jak wyszedłem z więzienia, Bóg postawił na moją żonę, poszedłem do kościoła, Bóg postawił na mojej drodze żonę, wzięliśmy ślub i całe moje życie się zmieniło. Dzisiaj jestem wolnym człowiekiem, dzisiaj razem z żoną, tutaj stojącą razem, idziemy i głosimy Wam Ewangelię, mówimy o żywym Bogu. Dzisiaj idziemy, tak jak mój znajomy policjant, mam dzisiaj jako przestępca były, przyjaciół policjantów, mój przyjaciel policjant mówi, ja jestem tym żebrakiem, dostałem ten chleb i chcę się z tym chlebem podzielić. Dzisiaj ten chleb żywota, ten Jezus Chrystus chce zamieszkać w Waszych sercach. Ten krzyż tak często omijany, z dala. I tak wszyscy, jak kogo się nie zapytamy, wszyscy mówimy, żyjemy w kraju wierzącym, z nazwy. I największe zakłamanie Polski to jest stwierdzenie, jestem wierzący, niepraktykujący. To jak ja dzisiaj bym powiedział, jestem, mam żonę, ale nie praktykuję. I wiecie co? Wtedy nie ma tego małżeństwa. I wiedz, że nie ma czegoś takiego jak wierzący, niepraktykujący, żyjący, a nie oddychający. I Bóg dzisiaj wzywa Was, abyście oddali swoje życie Jezusowi, abyście przyszli, powiedzieli, Boże, ja chcę żyć inaczej, Boże, wybacz mi moje grzechy. Bóg dzisiaj wzywa nas, żebyście otworzyli swoje serce. Jest napisane, oto stoję u drzwi Twojego serca i pukam. Jak otworzysz Twoje serce, zamieszkam w Twoim sercu i będę z Tobą wieczerzał. I dzisiaj, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc Waszych. Otwórzcie się. Zobaczcie, my jako ludzie, jak mamy żyć. Jak ja dzisiaj mogę być mężem? Jak ja mogę być pracownikiem? Jak ja mogę być dzisiaj rodzicem? Skąd mamy mieć wzór? Jak mamy żyć? Z tego, co widzimy w telenowelach, kobieto, podaj mi piwo. Z tego, co widzimy na ulicach, w sąsiadach, że jeden drugiego zdradza i człowiek człowiekowi wilkiem. Ale dopiero jak bierzemy Pismo Święte, bierzemy Biblię, widzimy, że Bóg jest Bogiem żywym. Widzimy, otwieram Biblię, widzę, jak dzisiaj mam traktować żonę. Otwieram Biblię, widzę, jak mam być ojcem. Otwieram Biblię, widzę, kim jest Bóg i czego wymaga ode mnie. Także dzisiaj chcę zostawić Was z tym przesłaniem.
że jest nadzieja na wasze życie, że jest żywy Bóg, który dzisiaj nie jest przypadek, że tutaj jesteście, ale Bóg zaplanował ten dzień, aby dać wam możliwość, żebyście mogli sięgnąć zbawienie. I możesz powiedzieć, ja jestem dobrym człowiekiem i ja nie potrzebuję zmiany. I powiem wam tak, że jak Hitler stanął rano, czy myślicie, że Hitler pomyślał, ja dzisiaj będę robił źle? Nie, on pomyślał, będę robił dobrze, będę czyścił świat od złych rzeczach. I co to znaczy być dobrym człowiekiem? I mam takich żart, skini chcieli zrobić coś dobrego. Zrobili coś dobrego, przestali babcię kochać. Dla nich to było dobro. Czy dzisiaj jesteś dobrym człowiekiem? Czy dzisiaj masz serce takie czyste, żeby śmiało stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, ja Ciebie nie potrzebuję. Nie ma innej drogi. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Dzisiaj przyszedł, aby zbawić wasze dusze. Otwórzcie swoje serca, pokutujcie ze swoich grzechów, bo to, co ciąży w waszych życiach, w waszych rodzinach, to jest jeden wielki grzech. Dzisiaj jest rok łaski, rok zbawienia, że możemy przyjść do Jezusa, powiedzieć, Boże, my zgrzeszyliśmy, Boże, wybacz nam nasze grzechy. I Bóg to uczyni i odnowi wam wasze życia. Amen.